Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Jest dzisiaj ze mną dr Krzysztof Turowski. Witam. I chcielibyśmy porozmawiać o bardzo ważnym temacie. Jak wiadomo, wiele złego się w Polsce dzieje. Jest dużo problemów demograficznych, socjologicznych, ekonomicznych. Dlatego w internecie ostatnio rozgorzała dyskusja na jakże ważny temat wody i nie rozgorzała na temat retencji wody, tego, że lasy państwowe są przedzielone wielkimi drogami do wywozu drewna, które jeszcze mają meliorację, więc jak tylko deszcz pada, to woda szybciutko z lasu spływa, tylko ten ważny problem, który ostatnio różne okołowolnościowe grupy w internecie rozpala, to jest to, czy restauracje powinny podawać darmową wodę z kranu. I oczywiście jest to pytanie normatywne, nie ekonomiczne, ale może jako ekonomiści moglibyśmy pomóc nieco lepiej ten problem zrozumieć, żeby wiedzieć, czy to jest coś bezkosztowego, kosztowego. Jak widziałbyś tutaj wdrożenie takiej jakże ważnej regulacji? To może zacznijmy od tego, co właściwie ekonomia może opowiedzieć o takim problemie. Czyli przede wszystkim możemy się zastanowić nad tym, a właściwie dlaczego przedsiębiorcy w obecnej sytuacji, przy obecnych uwarunkowaniach nie serwują wody. Może istnieć ku temu wiele powodów. Przede wszystkim może się zdarzyć, że istnieje pewne ryzyko, na przykład związane z tym, że jeżeli jest słaba jakość rur, jeżeli ta woda jest nieodpowiedniej jakości, to mogłaby zajść sytuacja, w której klienci na przykład zatruliby się taką wodą. No i ewentualne ryzyko, czy to związane z interwencją sanepidu, czy to związane po prostu ze złą famą, która by się rozniosła o takiej restauracji, może się wydawać przedsiębiorcom zwyczajnie zbyt duże. Może również istnieć inny powód związany z tym, na ile rzeczywiście trzeba uwzględnić taką wodę w menu. Rzeczywiście aktualizacja menu jest pewnym kosztem, który jest ponoszony przez przedsiębiorców i też ceny ulegają dostosowaniu. No, trzeba za każdym razem po prostu wymienić menu. Pytanie, czy na ile to może stanowić bezpośrednią przeszkodę? Ogólnie w takiej sytuacji należałoby zacząć, bez wydawania pochopnych sądów na samym początku, od zadania prostego pytania, dlaczego tego ktoś nie robi? I tu skłanianie się ku prostej odpowiedzi, ponieważ przedsiębiorcy są źli, głupi, zmyleni, popełniają błąd, jest odpowiedzią, która może ignorować to, co podkreślał jeden z przedstawicieli szkoły austriackiej, Friedrich August von Hayek, czyli istnienie pewnych spontanicznych porządków, które ucieleśniają pewne reguły, pewne nawyki, pewne też kolektywne preferencje. Tak, że tak powiem, jeszcze wrócę do jednego z punktów, które poruszyłeś. Jest możliwe, że woda w kranach jest dużo lepszej jakości niż powiedzmy dekadę czy dwie dekady temu. Miasta często reklamują, zachęcają do picia wody, tak? Prezydenci miast sobie robią jakieś tam filmiki, jak to piją wodę z kranu. Z tym, że jakby no, problemem może być jakby sama instalacja wewnątrz budynku. Ja na przykład mieszkam obecnie w międzywojennej kamienicy, gdzie do tego roku mieliśmy ołowiane rury i sanepid zabraniał się w tej wodzie nawet myć. Więc to no, niekoniecznie musi od razu jakieś bakteryjne zatrucie wywoływać, ale może jakoś szkodzić w dłuższym terminie. A nie da się takich pionów wodnych z dnia na dzień wymienić. Jest to niestety proces lekko skomplikowany, więc wtedy co? Restauracje miałyby się zamknąć, tak? To mogłoby jakoś obniżyć konkurencję na przykład mocno na rynku i odbić się w ten sposób na dobrobycie konsumentów. Jeszcze z takich innych pomysłów, które mi przychodzą do głowy, dlaczego to się nie dzieje, to na przykład jakby to jest bardzo konkurencyjny biznes, tak? Gastronomia. Wiele osób tak sobie myśli, że no, to jest mój wymarzony biznes, próbuje, wchodzi i bardzo szybko bankrutuje, bo to jest bardzo trudny rynek. Więc tam nie ma jakichś ponadnormatywnych zysków, z których można by sobie ucinać, ale jest możliwe, że na przykład z powodu pewnych zachowań konsumentów marże są na przykład głównie na napojach, a nie na żywności w restauracjach. Tak? No, wiadomo, jak ma się bar, no to się zarabia na piwie, bo tam często nie ma za wiele do jedzenia, ale jeśli restauracja chce przyciągnąć klientów, to może oferować tańsze jedzenie, a sobie odbijać to na przykład tym, że
zarobi sobie na wodzie, piwie, soku czy cokolwiek innego serwuje. I jakby to wcale nie znaczy, że dobrobyt konsumentów jest jakoś pomniejszany, tak? Bo oni zgadzają się na płatność za cały posiłek, z jakichś względów wolą tańsze danie niż napoje. Gdyby było inaczej, to chyba ktoś by to zauważył. Tak, tutaj wchodzi też standardowa lekcja ze szkoły austriackiej, czyli pytanie o to, co istnieje, czy co jest najwyżej na skali preferencji i ewentualnie o to, dlaczego pewne decyzje nie są wykonywane. Teraz, jeżeli ktoś preferuje rzeczywiście restaurację, jeżeli systematycznie by istniała preferencja dla wody, tak jak mówisz, istniałaby okazja do przedsiębiorczego zysku. Dostrzeżenie tego przynosiłoby przynajmniej czasowe zyski do momentu, aż inni by nie nauczyli się tego imitować. No i teraz zrzucenie tego wszystkiego na pewną ślepotę przedsiębiorców nie jest wytłumaczeniem, gdyż wystarczy tylko jeden przedsiębiorca, który to systematycznie zauważy i wygeneruje pewne zyski. No i ewentualnie wtedy mogą pojawić się naśladowcy, a jeżeli się nie pojawią, no tym lepiej dla niego. I teraz trzeba by było zatem uwierzyć w to, że wszyscy przedsiębiorcy się mylą. Pytanie, dlaczego tego nie robią? Nie wiem, jeżeli chodzi o te wytłumaczenia związane z jakością wody, to też tutaj słyszałem historię, co prawda, z drugiej ręki od kolegi pracującego w dużej korporacji, która postawiła sobie za cel doprowadzenie wody. Natomiast wystąpił problem taki, że ta woda była zanieczyszczona bakteriologicznie i próby komunikacji na linii właśnie administracja budynku, wodociągi miejskie, nie udało się ustalić przyczyny. A była to duża firma dysponująca, rzeczywiście, która była gotowa przeznaczyć na to pewien budżet. Również podmiot, który nie miał problemów z komunikacją właśnie z tymi wszystkimi podmiotami, które dostarczały wodę, a mimo tego nie udało im się ustalić, na czym właściwie polega ten problem. No i teraz pytanie właśnie o skalkulowanie takiego ewentualnego ryzyka. Więc tutaj proste rozwiązania ignorują to, że konsumenci podejmują suwerennie decyzje i podejmują to według pewnych racji. A to może w taki sposób, może lekko złagodzić te regulacje, już może niekoniecznie każmy restauracjom za darmo dawać tę wodę z kranu, ale niech oni chociaż będą zobowiązani ją sprzedać, jeśli klient o to poprosi. Przy takiej modyfikacji, czy widziałbyś jakieś ewentualne koszty, które mogłyby niespodziewanie pojawić się dla konsumentów? Tutaj można się zastanowić również nad pytaniem, dlaczego tego nie robią. I pytanie, czy jeżeli ktoś miałby taką sytuację, tak jak miałby na przykład wodę, którą by oferował za 100 zł, no co możemy z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że nikt by tego nie kupił, czy to by wpłynęło jakoś na postrzeganie tej restauracji przez klientów. Znowu, nie widać jakichś dobrze przekonujących racji, że miałoby to jakoś zniechęcić klientów. Ewentualnie jakaś firma oferująca tańszą wodę mogłaby zaoferować to równie dobrze teraz. Mogłaby się reklamować tym równie dobrze teraz. Nie potrzebuje tego wymuszenia. A stwierdzenie, że jest to tylko jeszcze jedna z nieistotnych regulacji, którymi i tak poddane są współczesne firmy gastronomiczne, no nadal nie rozwiązuje problemu takiego, że jednak w ramach oferowania wyboru konsumentowi, to na rynku to konsumenci decydują, egzekwując swoją suwerenność i to nie podejmują decyzje. No i jeżeli podejmują decyzje, to ograniczenie wyboru jest decydowaniem za nich i jest zawężaniem im pola możliwości, a zatem również pogarszaniem opcji, przynajmniej dostępnych dla części. No też jakby jest taki, no niektórzy powiedzą, że drobny, ale zawsze koszt dla tych konsumentów, którzy są zainteresowani szybką obsługą, no że koniec końców wydłuży im się menu. No na razie o jedną pozycję, ale jest to zawsze coś więcej. A i tak jak już w tych menu często też z powodu właśnie regulacji są jakieś informacje o alergenach, czy jakieś inne dodatkowe, szczegółowe rzeczy, które obecnie przepisy wymuszają, więc te karty stają się często no, bardzo czasochłonne do tego, żeby się z nimi zaznajomić, a tak, są cały czas popularne w Polsce jednak restauracje typu fast food. To, że ludzie z nich korzystają, to raczej sugeruje, że cały czas ta szybkość, prostość obsługi
jest dla nich ważna i na przykład nakazywanie takim firmom rozbudowywania menu jest jakby sprzeczne w ogóle z tym modelem biznesowym. Co więcej, wydaje mi się, że istnieje już pewna analogia, którą można podać, mianowicie dostępność do toalet we wszelkiego rodzaju restauracjach. Też w wielu przypadkach, nie wiem na ile to jest wymagane prawnie, ale restauracje mając obowiązek udostępnienia toalet też w wielu przypadkach oferują niską cenę dla klientów, natomiast specjalną stawkę dla, również dla osób, które nic nie zakupią w danej restauracji. Czy to powoduje jakiś znaczący spadek z tego powodu ludzi, którzy przychodzą, którzy by właśnie przyszli coś zjeść? Nie widać tutaj jakiegoś decydującego powodu i nie widzę absolutnie powodu, dla którego miałby to się wydarzyć w przypadku wody. Więc to byłby przykład pewnego utrudnienia, dla którego nie ma żadnego uzasadnienia poza przekonaniem, że żeby dostosować przedsiębiorców do własnej skali preferencji, zupełnie nie zwracając na to uwagi, jakie one rzeczywiście, oni podejmują decyzje, przewidując to, czego oczekują konsumenci. Co jeszcze może tylko dodam, że chyba rzeczywiście jakby problemem może być to, że jest jednak rozbieżność między tym, co ludziom się wydaje, że ludzie chcą, a tym, co rzeczywiście chcą, bo na przykład prawie nigdy w restauracji nie ma problemu z tym, żeby pies dostał wodę z kranu do jakiejś miseczki, co sugeruje, no, że jakoś szczególnie na tej wodzie z kranu ci przedsiębiorcy nie chcą oszczędzać i raczej może jednak jest problem w tym, że nie jest to generalnie atrakcyjny produkt, a to, że jakaś głośna mniejszość się tego produktu domaga, to niekoniecznie znaczy, że musi to być stały punkt w menu każdej restauracji. Tak samo przecież głupio byłoby domagać się, żeby wołowina była oferowana w każdej restauracji, bo jest to super ważny przedmiot, albo nie wiem, że każda restauracja musi nagle falafel sprzedawać, żeby coś podać roślinnego może. To jedni chcą takie jeść, drugi takie, dlatego rynek jest o tyle pojemny, że potrafi spełnić potrzeby większości. Ta woda gdzieniegdzie się pojawia, ale no, raczej nie jest jakimś standardem z pewnością. I też wydaje mi się, że jeżeli byłby odpowiednio zauważalny właśnie popyt na korzystanie z takiej wody, no to też, też istniałby chociażby rozpowszechnianie się informacji dotyczących miejsc, w których można tę wodę dostać. I to byłby, tak jak ludzie polecają sobie restaurację ze względu na to, że jest dobre jedzenie, że jest taki typ kuchni, inny typ kuchni. Gdyby to byłby decydujący argument, przynajmniej dla jakiejś, dla pewnej grupy, no to istniałby również naturalny bodziec do tego, do dzielenia się informacją, gdzie występuje, czy gdzie, pomimo tego nawet, że nie jest to uwzględnione w menu, ta woda jest rzeczywiście podawana. Tak, byłyby, są znaki pet friendly dla miejsc, gdzie można na przykład przychodzić z psem i jak najbardziej sporo lokali to stosuje, żeby przyciągnąć klientelę, więc ten rynek się mocno zmienia i cały czas przedsiębiorcy próbują odczytać potrzeby konsumentów. Jeśli rzeczywiście ludzie masowo zaczną pragnąć picia kranówki w restauracji, to się chyba stanie. Tak, wydaje mi się, że z takiego doświadczenia też w wielu przypadkach różnych miejsc, w których można zjeść, można do pewnego stopnia też zmodyfikować to, co jest dostępne w menu. Można poprosić pewne dania bez danego składnika. To nie stanowi problemu i to też nie jest zawarte w menu, nie jest ogwiazdkowane za każdym razem, nie jest wyliczone, co można wymienić i na co. A mimo tego ludziom się udaje i to też obejmuje pewne pojedyncze przypadki. I tutaj myślę, że koszty, które ewentualnie musi ponosić przedsiębiorca, uwzględniając takie czynniki, nie są po prostu uwzględniane w takiej prostej analizie i tutaj raczej dominuje przeświadczenie, że dane stanowisko, czy dane powiedzmy wdrożenie danego rozwiązania przyniesie pewne korzyści, ale nie patrzymy na to, jakie koszty musielibyśmy ponieść. A tego właśnie uczy nas ekonomia, że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, w tym przypadku zresztą jak najbardziej to jest adekwatne, tylko za każdy lunch, za każdą zmianę trzeba zapłacić rezygnacją z czegoś innego. No i jeżeli nie wyjdziemy od pytania, co musimy zapłacić, czy ile kosztuje umieszczenie wody z kranu w menu, no to nie będziemy wiedzieli, dlaczego to nie jest dokonywane
i nie będziemy wiedzieli, czemu w jednych miejscach to się pojawia, czy czemu na przykład w USA taka kultura picia jest popularna, a w Polsce nie. Ja Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli interesują Państwa takie inne ważne cywilizacyjne problemy, to proszę koniecznie zasubskrybować nasz kanał. Jeśli mają Państwo inne ważne pytania, które moglibyśmy dla Państwa rozwiązać równie dobrze jak to dzisiejsze, to oczywiście prosimy o komentarze i dziękuję za uwagę.